Mateusz, co ci się stało? 18-letni piłkarz nie chce chodzić na kurs tańca. Chłopak wmawia wszystkim, że złamał nogę. Teraz będę miał czas, żeby pociupać w gałę z chłopakami, a nie będę musiał chodzić na jakiś durnowaty kurs tańca. Dziewczyna Mateusza dowiaduje się o oszustwie i jest wściekła. Jak dla mnie jesteś zwykłą, zakłaną świnią, rozumiesz to? Z nami koniec! Wymyś coś, nie wiem, jak mam go poderwać? By zdobyć starszego od siebie chłopaka, 13-letnia Maja daje mu do wypicia krew z miesiączki. Co? Fuj! Źródło twojej miłości do mnie jest w tym napoju. Wiem z internetu, że ten rytuał ma 100% działanie. Chłopak odkrywa, że wypił napój z krwią nastolatki. Nie chcecie znać, ty wariatko. Ale ja nie wierzę. No w tym wieku dziewczyny wierzą w zabobony? Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś. Kto odwróci się? Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś. Kto odwróci się? Mateusz Adamski, uczeń klasy trzeciej C liceum, jest napastnikiem w szkolnej drużynie piłki nożnej. Od pół roku spotyka się z Justyną Stachowiak ze swojej klasy. Licealiści są w sobie bardzo zakochani. Na szkolnym korytarzu Justyna zauważa ogłoszenie o organizowanym w szkole kursie tańca towarzyskiego. Ja chyba zwariowała, że... No dlaczego? Ja bym tak bardzo chciała, to tylko 2 tygodnie, zaczyna się od jutra, no. No ale co za wale 2 tygodnie treningu? Przecież gramy mecze teraz. No ale proszę cię, co mam tańczyć, sama czacza albo rumbę? Koleżankę jakąś weź, zapisz się, ja ci nie brałem. Fajnie, wielkie dzięki, wiesz? Miesiek, no zrozum, zawalę treningi, przecież chłopaki dadzą znowu... A czy ty mógłbyś czasami zrobić to, na co ja mam ochotę? No niby tak, no. Chcesz zawalić nasz związek? Ej, kochanie, no dobra, zastanowię się. Zastanowisz? Zapisy są do dzisiaj. No dobra, no to zapisz nas. Tak? No. Ojejku. Dziękuję, w takim razie nas zapisać. No dobra, proszę. Kurczę, no. Żałuję, że się zgodziłem. No ale co miałem zrobić? Podstawiłem je pod ścianą. No ale jak chłopaki dowiedzą się przecież z drużyny, że ja ćwiczę jakieś głupie kroki taneczne, to przecież jutro mnie wywalą i znajdą sobie nowego napastnika. Mateusz jest na siebie wściekły za to, że zgodził się wziąć udział w kursie tańca. Chce porozmawiać o tym ze swoim najlepszym przyjacielem, Kacprem Dzięciołem. No powiedziała, że albo nasz związek, albo wiesz, koniec z nami. No, pomóż, że mi się jakoś wykręci, bo już stary. Słuchaj, wiesz jak najlepiej? Powiem tak, o piruecikiem i tańczysz. Oj, przepraszam panią, przepraszam bardzo. Jak ciebie tak energia rozpiera, to zapisy na kurs tańca w sali gimnastycznej. Wiem. Przestań, że sobie ja robić, ja ci mówię serio. Masz jakiś plan? Słuchaj, przydałaby się jakaś choroba, tak? No ale co, położą mnie w łóżku na 2 tygodnie i co? Lipa z treningami, rozumiesz, o te treningi mi chodzi, przecież gramy mecz. Czekaj, może słuchaj, powiedz mi, z czym nie można tańczyć? Ty, złamana noga. Ej, dobry motyw, ty, patrz, ja mam w domu szynę i wózek, nie? No nie śmiej się, to wtedy jak myślisz, że na nartach połamał, nie? Wiesz? No nie. No, jak Justyna wtedy cię w tym zobaczy, to uwierzy, nie? W to, że jednak nie możesz, tak? No stary Justyna, tak, ale jak wkręcę nauczycieli? Słuchaj, dasz radę, wierzę w ciebie, słuchaj, dasz radę. Dobry plan. To genialny plan, przecież Justyna sobie pójdzie sama na ten kurs tańca, ja będę miał wtedy czas, żeby pociupać w gałę z chłopakami, nie? Nauczycieli nie ma w szkole, więc nikt mi nic nie zrobi, nie dowiedzą się, że to ściema. A chłopaków z drużyny jakoś tajemnicze. Maja Matysiak i Melania Kruk są uczennicami pierwszej A gimnazjum. Maja od 2 tygodni jest zakochana w Kostku Kalwasie z gimnazjalnej trzeciej C. Dziewczyna jednak nie ma odwagi z nim porozmawiać. Ej, zobacz jaki on jest ładny. Boże, nie mogę. Ja wiem. No weź, przestań, nie mów, że nie piękny jest. No jak dla mnie nie, no ale jak tobie się podoba, to zagadaj do niego. Co ty głupia jesteś? I co ja mam mu niby powiedzieć? Cześć, jestem Maja, bardzo mi się podobasz? Powiedz, że jest dobry z matmy, no i czy daj też szkole petycję. No co, przez gardło mi nie przejdzie taki tekst. No to wymyśl lepszy. Ej, tylko się pośpiesz, no bo idzie. Hej. Cześć. No cześć. Jestem Maja. Wiesz co, bo...
Ona chciała powiedzieć, że słyszała, że jesteś dobry z matmy, no i dajesz też propozycję. Co? Ja jestem dobry z matmy? Nie wiem, od kogo to słyszałaś, ale ktoś się wkręcił. Chodź, stary, idziemy. Po co mnie na niego popchnęłaś, idiotko? Ej, no chciałaś zagadać, tak? No to ci pomogłam. Rzeczywiście, bardzo mi pomogłaś, wiesz? No to co ty ode mnie chcesz? No, wymyśl coś, no nie wiem, jak mam go poderwać, bo drugi raz na pewno nie zagadam. Od razu skojarzysz, że coś od niego chcę. Ale przecież chcesz. Ale on nie może o tym wiedzieć. Desperatki są najgorsze. On jest taki fajny i tak mi się podoba, ale pierwsze wrażenie jest już spalone, przez mele. Jak jest taka mądra, to niech teraz wymyśli, co mam zrobić, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Przed pierwszą lekcją gimnazjalistki szukają sposobu, dzięki któremu Maja będzie mogła poderwać ukochanego. Tak, już widzę, jak przychodzi do laski z pierwszej klasy i to takiej, której nawet nie zna. No to nie wiem. Uruchom mózgownicę, bo miałam zrobić na nim wrażenie. Sama wszystko mi popsułaś. Ej, no, chciałam ci pomóc, tak? No, to teraz coś wymyśl. W sumie to słyszałam o takim jednym sposobie, ale sama o jakim? Nie wiem. No powiedz, o jakim? Dobra, tylko on jest magiczny. No to mów. Kiedy masz miesiączkę? A co to ma do rzeczy? No bo potrzebny jest krew z miesiączki. No i kiedy chłopak to wypije, od razu się w tobie zakocha. Co? Fuj, Jezu, to brzmi jak jakaś masakra. No chyda. No weź, no ale dużo dziewczyn pisze na internecie, że w ich przypadku zadziałało, no to dlaczego teraz miałoby nie zadziałać? Aż mnie ciarki przeszły, to jest niesamowite. Trochę jak z serialu o czarownicach. Jedyny kłopot w tym, że ja jeszcze nie mam okresu. Może to wcale nie musi być krew z miesiączki. Człowieku, przecież ten wózek w ogóle nie chce, ja nie wiem. Następnego dnia rano Mateusz i Kacper z trzeciej C liceum wcielają w życie swój plan. Mają zamiar okłamać dziewczynę Mateusza, że chłopak złamał nogę i nie może wziąć udziału w kursie tańca towarzyskiego. Cześć. A ty co sobie zrobiłeś? Kurde. Może sobie nogę połamałeś, że drużyna jest bez napastnika. Człowieku, nic nie zrobiłem. To wszystko jest w kred. No chodźcie, tutaj to wam opowiem. Musiałem wkręcić swoją dziewczynę, no bo przecież ona chce mnie wysłać na ten kurs tańca, nie? No tak. A my mamy w tym czasie treningi, no i musiałem coś wymyślić. Kurde! Ale cicho. My to jesteśmy debile, jednak hamulec był zaciągnięty, my trzymy się. No, ty jesteś mądry. Nie mogę. Ej, czekaj, Mateusz. Kurde, patrz, jak on teraz lekko śmiga, patrz. Idziemy, czekaj, dawaj, ja się popcham. Dawaj. Dobra, no. Koledzy Mateusza z drużyny uważają, że jego pomysł to świetny dowcip i doskonale się bawią. Ej, szybciej, dawaj! Głuchy, ślepy! O, ja mogę zabijesz. Dawaj! Dawaj jeszcze szybciej, dawaj! Na zakręcach, kociach, pira drogowy, dawaj! Do szkoły przychodzi nauczycielka języka polskiego Jolanta Żabińska. A, złamałem nogę. No, rzeczywiście, bardzo śmieszne. Jak to się stało? Schodziłem ze schodów, no i po prostu utknąłem, spadłem, złamałem nogę i trochę w biodro. Dobrze. Świetna zabawa, naprawdę gratuluję. Pozbierać te puszki i na lekcje. Oczywiście, tak, pani profesor. Dobra, dawaj. Kulamy się do tej szkoły. Ale jak bądź był dobry. Ty, ale nabrała się. Nie no, nie wierzę. Dobra, już się nożbił. Dawaj. Mateusz jest zadowolony, że tak łatwo udało mu się okłamać nauczycielkę. Liczy na to, że jego dziewczyna także uwierzy, że złamał nogę i odpuści mu kurs tańca. W tym czasie licealista ma zamiar normalnie uczestniczyć w treningach drużyny piłkarskiej. Cześć, kochanie, no złamałem nogę. No ale jak? Kiedy? Jak to się stało? Wczoraj, no nie chciałem cię martwić. No ale dlaczego nie dałeś mi znać? No nie chciałem dzwonić, przecież to było w koło 11 w nocy. Schodziłem ze schodów, wiesz, jakie moje felerne schody. Ja po prostu spadłem. Oj, co, ja bardzo cię boli. Boli ta noga, dawaj, masakra. Ja się przepraszam cię, ale nie będę mógł z tobą iść na kurs tańca. Tak strasznie żałuję. Nie ma za co, na pewno nie ma problemu. Ja nie mogę. Dobra, z czego oni się śmieją? No to są idioci, wiesz. No ale naprawdę nie ma się z tego śmiać. Ale no ja wiesz jak jest. Jejku, biedaku. Tak chciałem iść z tobą na ten kurs tańca, ale przepraszam. Może jakaś dziewczyna z tobą pójdzie, nie wiem. Nie, bez ciebie na pewno nigdzie nie idę, nie ma mowy nawet. Oj, dziękuję. Wiesz co? Co? Kocham cię. Ja ciebie też. Chcesz coś słodkiego ze sklepiku? Chcę. Tak na pocieszenie? Chcę. Dobrze. To zaraz przyniosę. Te kulawy, no normalnie. Tak mi ciebie szkoda, no kulawy. Oj, ty biedaczko. Przynieś ci coś może? Daj ci spokój. A może chcesz coś ze sklepiku?
Te debile prawie mnie sprzedały. No, ale jakoś udało się. Teraz będę miał czas, żeby pociupać w gałę z chłopakami, a nie będę musiał chodzić na jakiś durnowaty kurs tańca. Do tego moja laska obok mnie skacze. To był zarąbisty plan. Typa, panowie, kulawy jedzie. Mateusz bardzo cieszy się z tego, że udało mu się wzbudzić współczucie u swojej dziewczyny i nie będzie musiał brać udziału w kursie tańca. Licealista boi się jednak, żeby koledzy z klasy, którzy świetnie się bawią, nie wydali go przed Justyną. Stary, przestań, że się ze mnie nabijesz. Wiesz co, w tym naprawdę nie ma nic śmiesznego. Ja się przecież wcale nie śmieję. Najgorsze, że nie będziesz mógł trenować. I co drużyna zrobi bez ciebie? Przez jakiś czas... Mateusz i tak miał zamiar odpuścić sobie kilka treningów po to, żeby pójść ze mną na ten kurs tańca. Ale tańczyć chyba też nie będziesz mógł, co? Na pewno bardzo ci szkoda. Śmieszne, wiesz? Dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Mateusz. Tak? Ja miałam ciebie dzisiaj pytać, ale podejrzewam, że z powodu tego wypadku pewnie się nie przygotowałeś, prawda? Nie udało mi się, pani profesor. To wszystko tak szybko wyszło. Dobrze, daruję ci dzisiaj. Jakby cię coś bolało, to daj znać, dobrze? Dziękuję. Ale masz farta. Paweł, ja bym tego fartem nie nazwała. Naprawdę nikomu nie życzę, żeby mu się stało coś takiego. A czy ja nie miałam ciebie pytać też dzisiaj? Tak, pani profesor, ale ja też nie mogłem się wczoraj nauczyć. On do mnie dzwonił akurat jak spadał ze schodów, w tym samym momencie, no. Ja się tak wystraszyłem, że nie mogłem się dalej uczyć, no taki szok. Naprawdę? No powiedz, że tak było, Mateusz. No tak, tak. Ja całym sercem jestem z Mateuszem, łączę się z nim w bólu. Dobrze, będziesz się z nim łączył przy tablicy. Kurde, nie udało się, mogłeś mi bardziej pomóc. Zamknij się, człowieku, przestań ten cyrk robić. Paweł, zapraszam do tablicy. Po lekcjach Mateusz chce dołączyć do kolegów z drużyny i pograć w piłkę. Chłopak boi się, że Justyna, która w tym czasie jest w szkole, zobaczy go. Wysyła więc kolegę na czaty, by pilnował wyjścia ze szkoły. Stary, co ty odwalasz z tym wózkiem? Udaję, żeby nie chodzić z laską na lekcję tańca. A mówiłem ci, żeby morda w kubeł, bo już byś prawie mnie wydał. Kurde, ale przecież to się i tak wyda zaraz, no. Ktoś przyuważy. Człowieku, zamknij się. Ej, chłopaki, chodźcie tu na chwilę. Słuchajcie, ten kawał z wózkiem zrobiłem to dla naszej drużyny, więc mam nadzieję, że mnie nie wydacie. No, słyszeliście. Jak ktoś go wyda, wylatuje z drużyny. Od razu, nie będzie dyskusji. Ej, dobra, panowie, gramy, teraz gramy! Nie? Mati, Justyna idzie. Justyna idzie, pakuj się. Weź tego buta. Łapcie to tam. Mateusz, co ty robisz z tym gipsem? A wiesz, musiałem się podrapać, bo kurde, coś mi wlazło. Ale tam. Dobrze, wiesz, że nie możesz tego ściągać. Dobra, no chodź, jedziemy. Nie, chodź, zostaw. Odwiozę cię do domu. Ale wiesz, chłopaki mnie odwiozą po treningu. Nie marusz, tylko chodź. Oj, no dobra. Tak w ogóle to znalazłam sobie kogoś do tańca. Kogo? O, właśnie idzie, Marcel. Ej. Co ci się stało w nogę? Nie widzisz, złamałem ją. Słabo. Ale już nie musisz się martwić o to, że nie mam z kim tańczyć, bo właśnie Marcel się zgodził. Ale on przecież już umie tańczyć. No ja tak, ale nie pozwolę, żeby Justyna taki talent zmarnował się. No, powiem ci, że jestem naprawdę dobry. Mhm, fajnie. Dobra, to ja lecę w takim razie. Słuchaj, poczekaj chwilę. Jeszcze raz chciałam ci podziękować za to, że zgodziłeś się ze mną ćwiczyć. Naprawdę, nie ma problemu. Nauczę cię fajnych kroków. I gwarantuję, że za rok karnawał w Rio będzie nasz. I pamiętaj, najważniejsze są biodra. Nie mogę się doczekać w takim razie. Jakby pokażesz parę ruchów, to do zobaczenia. No pa. Pamiętaj, biodra to podstawa. Mateusz, o co ci chodzi? Po pierwsze, to jest tylko taniec, a poza tym on jest po rocznym kursie i naprawdę się na tym zna. Świetnie. To wolisz, żeby on chodził z tobą na ten kurs, czy ja? Jezu, przestań robić mi jakieś chore wyrzuty. Dobra, puść mnie, zostaw. Ja już sobie sam dojadę do domu. Co ten Marcel sobie wyobraża? Że będzie macał moją laskę? Jeszcze gada jej o jakichś ruchach bioder. A ona głupia się do niego szczerzy. Ale mnie to denerwuje.